po tym podziale punktów była jak najmniejsza strata do Legii. No musimy wygrać ten mecz i później pojechać na Zabrze i też wygrać. Jagiellonia is a good team. Everybody knows this. They play in very good. So it's a different match than against Legia. Yes, I remember, but we want to give back this. Bardzo podobnie jak tutaj z Legią. My graliśmy naprawdę dobrze, kontrolowaliśmy grę, mieliśmy swoje sytuacje, a przegraliśmy 2-0 wtedy bodajże. No i takie są mecze. No. Trzeba sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że teraz że będzie całkowicie inny mecz. Wyjdziemy wysoko, strzelimy szybko bramkę i wydaje mi się, że mecz będzie pod kontrolą, aczkolwiek trzeba poczekać do weekendu. Tak? Yes, they have very good strikers and wingers, so we must analyze what they can play, and you know we must win the next match. Szczerze? Nie obchodzi mnie to, nie patrzę na to. Mam analizę przedmeczową i wtedy się dowiaduję, kto tam gdzie gra, kto ewentualnie może coś strzelić. Nie znam tych ludzi. No wiem, że Quintana strzelił mi bramkę i to bardzo dobrze uderzył, także jest bardzo groźnym zawodnikiem. Generalnie Jagiellonia jest, wydaje mi się, solidnym zespołem, więc no ale my jesteśmy lepsi, czujemy się lepsi, więc nie możemy w ogóle, że podchodzić do jakiegoś tematu, że jakiś remis czy coś, tylko 3 punkty, musimy, nie ma innej opcji.